Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Do Polski ponownie wtargnęły chłodne fronty atmosferyczne związane z niżem znad Morza Północnego. W ciągu nadchodzącej nocy pozostaną one aktywne. Przyniosą w całym kraju duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a także lokalne burze, podczas których powieje silny, porywisty wiatr, nawet do 80, gdzieniegdzie 100 km na godzinę. Może także sypnąć gradem. Na termometrach nieco niższe wartości, aczkolwiek będzie to ciepła noc, od 17 do 20 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na wschodzie, tam w Lublinie nawet 22 stopnie Celsjusza. Jutro w Polsce nadal dominować będzie układ niskiego ciśnienia. Pozostaną aktywne chłodne fronty atmosferyczne. Do południa w prawie całym kraju pochmurnie i deszczowo, właściwie pogodnie pozostanie jedynie we wschodnich regionach Polski, od Podlasia po Podkarpacie i Śląsk. Natomiast po południu sytuacja się odwróci i to właśnie w tych pogodnych wschodnich regionach mieszkańcy będą obserwować najsilniejsze zjawiska atmosferyczne. Popołudniowe burze mogą być naprawdę gwałtowne, z podmuchami silnego, porywistego wiatru i opadami gradu. Na termometrach na wschodzie najwyższe wartości, nawet do 34 stopni w Rzeszowie, tam jeszcze pozostałości powietrza śródziemnomorskiego. Natomiast na pozostałym obszarze kraju po południu pogodnie i nieco chłodniej, gdyż do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze znad Atlantyku. Na termometrach od 21 do 23,4 stopni Celsjusza. Sprawdźmy teraz prognozę w naszym województwie. Na Kujawach i Pomorzu noc również nie zapowiada się pogodna, także do naszego województwa dotrą fronty atmosferyczne, które popsują pogodę. Duże zachmurzenie, opady deszczu, a także lokalne burze, które również mogą być gwałtowne, z podmuchami silnego wiatru, a także opadami gradu. Będzie jednak dosyć ciepło, na termometrach od 17 do 19 stopni Celsjusza. Z kolei jutro, jeszcze przed południem, całkiem zachmurzone niebo, a także opady deszczu, ale już po południu znacznie pogodniej i opady deszczu zanikną. Na termometrach przyjemne wartości, ale zdecydowanie chłodniej niż w dniach poprzednich, od 19 do 22 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne będzie się nieznacznie wahać, jutro na barometrach 1001 hektopaskali. Tymczasem żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru, do zobaczenia.